Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony DJ Michcio. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu taki... Będę robił taki materiał wideo i chciałbym opowiedzieć Państwu taką krótką historię na wstępie, to co się zaczęło i jak to się zaczęło. Podgłoszę sobie tutaj. A więc tak. To się zaczęło między innymi tak, że po prostu były moje pierwsze początki. Siedziałem. Na początku nagrywałem na kasetach. Wrzucał muzykę. Całe wszystkie piosenki na... Miałem też płyty winylowe, ale miałem różne sprzęty, dostawałem od sąsiadów. I tak to leciało. Potem przez dłuższy czas. Potem pojechałem do Pruszkowa. Ja tego laptopa teraz też mam. Odświeżony nowy dysk i działa. Więc... I wszystkie dyskoteki, które były w Pruszkowie, miałem zaliczone. Wszystkie dyskoteki ja ogarniałem, prowadziłem, miałem program do miksowania Virtual DJ, teraz też go używam. I to jest tak zwane cacko, to jest... Wszystkie dyskoteki były moje. Kiedy jeździliśmy do dziewczyn na Kowęczyńskiego do dyskoteki, oni pierwszy raz jak pojechaliśmy mieli taki słabiutki sprzęt, więc ja swój woziłem i codziennie graliśmy. Później przyjeżdżali do nas i jakoś tam było, bawiliśmy się, tańczyliśmy, był poczęstunek i takie te. Potem była pożegnalna dyskoteka, tak opowiadam i przepraszam, że tak szybko opowiadam, ale opowiadam w skrócie, ponieważ resztę pokażę w filmie, zobaczycie. Nie będę tutaj się rozpowiadał, tak jak co niektórzy dziennikarze opowiadają, to nie w tym rzecz. Resztę zobaczycie w materiale wideo. Później była ostatnia dyskoteka, też przed moim odejściem. I już poprowadził Jarek Radzikowski, mój kolega, miałem tam dwóch kolegów, trochę miałem tych kolegów. Moim najlepszym kolegą był Marcin Radzikowski i Jarek Radzikowski. To byli moi zaufani koledzy, na których mogłem polegać. Także później jakoś minął czas i opuściłem ten ośrodek i jestem... Teraz jestem na Baranowickiej 203 w DPS-ie. Zapraszam do obejrzenia mojego filmu i wspomnień związanych z całą moją karierą muzyczną. Jak to się wszystko zaczęło. Zapraszam do obejrzenia filmu i myślę, że tym filmem podzielę się z Wami moją wiedzą na temat DJ-ki. Zapraszam, ale to jest krótki moment.